jest już nowa. To zostało odcięte. To jest ten stary. Tu jest taka reper do naprawiania. Normalnie się to skręca z kablem, jest ze sprężynką i z powrotem idzie to. Przynajmniej jest sprężynka, że mi tego tak nie wyrwie. A w tym, co oni dali, kurwa, wyrobiło się i nieważne, poprosiłem jeszcze ich, żeby mi tego zrobili. Tego też, bo to pęknie. To mi pęknie tak samo jak to. A tu muszę kupić nowy ten cały wieszak. Dać go trochę w tą stronę. To podciągnąć ile się da do góry, bo tego po prostu kabla jest za mało. Wyrywa. Także uratowali mi znowu dupę. No i zrobione. Obydwa nowe. Eleganckie. Teraz złączki są od nich. No, udało mi się. Jednak no oni to robią. Mówią, że sobie sami robią te kable do nich. Bo wychodzi ich to o wiele taniej, łatwiej i bardziej mocniejsze są te końcówki. Także oni sobie sami robią te kable. No dobra, udało mi się. Jest dobrze. No. Tu coś robią, tu coś malują, tu coś nowego dają. Kombinują, składają z tych starych, te stare są tu. Wyciągają wszystko, regenerują je i robią na bóstwo. Na bóstwo w nawiasie. Upiekło mi się, nie muszę nigdzie jeździć. Na rozładunku naprawa taśmą Gorilla duct tape poklejone, dojechane, udało się. Chociaż ta taśma to na pewno nie zaszkodziła, ale też nie pomogła za wiele. Trupy rozładowane, teraz jadę załadować w Dallas jeden kontener, później jadę w dół na południe Fort Worth załadować drugi kontener, z tym do Kansas. Pierwsze miejsce, gdzie mam robić załadunek, jest tu. Muszę szukać numeru 400. Tu nie wiem, o co chodzi. Wózkowy załadował. Tu mam wziąć to. Coś do dźwigu. I zaraz jadę po następne. Dwa dzisiaj mam do wzięcia stąd. Jeden z następnego miejsca, drugi. Idę po rękawicy, pasy i elegancko. Tak jak było widać, jeden wzięty, jadę po następny. Tu zabieram dwa kontenery, jestem już na drugim miejscu. Dwa kontenery, jakąś jeszcze szpulkę do tego całego bałaganu. Jedzie już właśnie. Jeden kontener już jest, teraz jedzie drugi. Jest i kontener numer dwa. Jeszcze jakieś pierdoły na tył. Doszła jeszcze niebieska skrzyneczka na górę. Te dwa kontenery. Jakiś kielich. I jeszcze skrzyneczka drewniana. Długo mu to schodzi bardzo. Mała skrzyneczka założona. Wszystko przygotowane. Dajże mam 500 chyba 50 mil do Kansas. Dzień przerwy i po dniu przerwy, tak naprawdę to od piątku do niedzieli dzisiaj, to zrobiłem te 34 godzinki. No i dzisiaj startuję, popatrzę tutaj przed wyjazdem, co, o co tu chodzi u mnie. Czy wszystko działa, czy mam powietrze i tak dalej, i tak dalej. No, ja się pakuję, na dzisiaj 480 mil mam tylko, więc cały dzionek na spokojnie.
Słuchajcie, taka sytuacja, nie wiem co się stało. Przyrżnął we mnie samochód z tyłu. Kontenery dwa już wzięli. Teraz to jeszcze zostało na górze i tam na dole. Słabo im to idzie. To jest jeżdżenie po polu, nie? Nie wiem czy to... Nie pourywam zaraz czegoś, nie? Teraz gościu też przyjechał i tak samo musi tu wjechać, a ja po prostu wyjadę w ten sposób. Zamieszanie. Ale inaczej nie wyjadę. Także wyjechałem z tego bagna i na razie nie wiem co będę robił, bo miałem ładunek, ale na razie go nie chcę brać. Muszę jeszcze załatwić jedną sprawę, czyli zrobić sobie drug test i na alkohol test do 24 godzinach. Do 24 godzin powinienem to zrobić. Znaczy nie jest wskazane, nic mi nikt nie mówi, ale nie dmuchałem, nie robił mi żadnego testu, więc zabezpieczam się. Zrobię sobie to sam na własną rękę i będę miał to, że byłem trzeźwy i że nie miałem żadnych substancji w swoim organizmie. W razie W, gdyby wszystko szło do sądu i tak dalej, bo nie wiadomo, co ci ludzie dzisiaj będą mówić i co robić. Dlatego wszelkie zabezpieczenia są jak najbardziej potrzebne, a to nie zaszkodzi. Po prostu policja tu przy wypadku nie robi takich testów. Czy ty jesteś trzeźwy, czy ty jesteś jakiś inny? Nie. Że jadę tutaj do wioski niedaleko, już dzwoniłem, zrobią mi, zapłacę i będę miał papier, że jestem czysty. A tymczasem jadę już po ładunek, jakieś cegły i wracam do domu, bo mam dość. Po takim wypadku mam dość, ale to nie znaczy, że dalej nie będę jeździł. Oczywiście, że będę jeździł. Po prostu teraz wracam do domu i tyle. Więc jadę po ładunek, cegły do Dallas. 480 mil dzisiaj. 50 podjazdów. Przyjechałem tutaj już do wypalarni cegieł albo do magazynu cegieł, nie wiem. Teraz muszę tu podjechać gdzieś z tyłu i cofnąć. Nie wiem gdzie, nie wiem za bardzo, tam na mapie pokazali, ale bo to jakoś wyglądało. Nie wiem, czy tu mam cofnąć, czy tam po lewej gdzieś. Cofam tu do tyłu. Tam stoi, widzę, wózkowy. Ale nie wiem, gdzie mam cofnąć tak naprawdę. Rozpoczęte ładowanie, cegły. Z tej strony wózkowy wozi. Wjazd na wagę. 13460. Ciężko z przodu, 31 140. Dobra, z wagą ok. Teraz pasy, bo ważę 79600 na maksa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwana. 12 pasów są zapięte. Cegła to lubi się wysuwać, dlatego gęsto daję te pasy, tak jak idą niby te paletki, niby te zwoje tych paletek, więc ja jestem gotowy.
Tu jeszcze obejdę do tyłu. Straszny jest widok tego, co tu się stało. Nie mogę za bardzo na to patrzeć. Z tej strony jeszcze obejść i w sumie wszystko ok, można jechać. Następny dzień, wczoraj w nocy nie dojechałem do samego Dallas, ponieważ te cegły gdzieś idą do szkoły. A nie wiem, czy tam będzie spanie, tutaj teraz tankowanie rano, paliwo po 3,25, bez zmian. Następny dzień, wczoraj tylko tyle, co wiem z tego mojego wypadku, to ustalili dopiero ubezpieczenie. Dalsze tam poczynania są, więc nic nie mogę wam więcej powiedzieć. Może dzisiaj we wtorek się więcej dowiem od policji. A więc dalej jestem jakiś taki, no nie swój, bo takie przypadki, no nie przejdzie mi to tak szybko. A więc jadę rozładować cegłę. W Teksasie moje ulubione QT. Więc ja tu zawsze tankuję jak mogę. Po tych zniżkach, co oferują tam karty, Truckstopy, TA i inne, no to dzisiaj, na dzień dzisiejszy jest słabiej, więc szukam, wybieram. I za gotówkę wychodzi jednak. Znaczy za kartę, no kredytową, czy tam debetową, nieważne, czy za gotówkę, wychodzi taniej niż po prostu w tym, ze zniżkami z karty takiej na TA-ach, pilotach. Matflap też jest dobry, no ale Matflap dzisiaj nie ma dobrych ofert. Także ja tutaj z powrotem muszę wjechać na 35 na południe do Dallas. Burzowo się zrobiło. Cały ten mój tydzień chyba burzowy jest. Tutaj 35 to całą tutaj ryją. Robią 3 pasy prawdopodobnie. Powiem wam, że tu jest taki cholerny ruch wszędzie. A betony, drogi nierówne, podrzuca, trzeba naprawdę bardzo uważać, jeżdżą trochę tak po wariacku. No i to jest moment, nie, żeby się obić, żeby jeden na drugiego wjechał. Naprawdę, to, że się bardzo uważa, to jest jeszcze nic. Jest po prostu jakość tych dróg, nie ma takich ograniczeń na tych budowach, nie wiadomo jakich w Teksasie. Z tego względu, że tu powinno być ograniczenie na takich podskokach, na takich zjazdach, na takich budowach o wiele mniejsze, to wtedy no jakoś to tak płynniej by szło, a że jest po prostu otwarty speed limit na 70, no to idą przez te budowy jak powaleni. No to wiecie jak się kończy. Nie wiem, nawiązuję do tego, bo po prostu no ludzie nie patrzą, nie uważają. Telefony nas po prostu zgubiły. Nas wszystkich, bo ja siebie też obwiniam czasami za patrzenie w telefon podczas jazdy. Nie ukrywam, nie jestem lepszy. Także, kochani, pilnujmy się. Pilnujmy się sami z tymi telefonami, z tym wszystkim. Podjazd do Dallas to taki z rana ciężki, nie? Wszędzie korki, no i oczywiście wypadki. No jeszcze mam 14 mil, więc to nie jest tak łatwo. Trochę mi zejdzie. Już zjeżdżam, ale to wszystko tutaj, mówię, poryte jest. Dallas tak samo, wszędzie jest poryte. Budowa na budowie, drogi non-stop jakieś robią inne. Dołączają, dokładają linii,
ciężko, to będzie mi zaraz skręcić, bo muszę skręcić w prawo. Więc dojeżdżam, tylko nie wiem, o co tu chodzi. No tak, coś już wiem. Jest, widzę grubo tutaj. Nie wiem, to jest budowa po prawej stronie. I co? I co teraz? Co dalej? Problem w tym, że on tam stoi, jeden trak już rozładowują. Strasznie jest ciasno. Zostanę na ulicy. Byłem się zapytać. Jest tragedia. Nie ma tam w ogóle miejsca do jakichkolwiek manewracji, więc tamten musi wyjechać. Do dupy to wszystko. Nie lubię na ulicy stać, bo już kiedyś dostałem mandat za to. No dobra, ja muszę czekać na swoją kolejkę na ulicy, nic nie zrobię. A więc czekam. Pasy ściągnięte, teraz pozwijać. Z cegłami jest taki problem, że one po prostu bokiem wychodzą, o tak jak się jedzie. One są tak gównianie poukładane, że one się rozpadają i wychodzą. Że 10 razy musiałem stawać, żeby to poprawić. Bo to są po prostu dziury. Tu nawet dwie zgubiłem. I to jest właśnie takie włożenie cegieł obsrane. Z tej strony tak samo to się robi. A normalnie można wysunąć, wepchnąć. I czym to zabezpieczyć, powiedzcie mi. Jeżeli mam takie, mogę mieć dłuższe, ale to nic nie pomoże, bo cegły wysuwają się tu po prostu z boku. Ładunek już prawie rozładowany. Papiery podpisać, a jeszcze dwie. Papiery podpisać i wypad stąd. I to będzie tyle. Tak, tak, patrzę już na komputer, co tam się dzieje na rynku, ale muszę wam powiedzieć, że jest nieciekawie. Od 2 tygodni jest tragedia po mojemu. Nie ma ładunków dobrze płatnych i są byle jakie. Tymczasem zakończam swoją wycieczkę niepowodzeniem. Nie jest dla mnie też to takie proste to strawić. Jednak w tym tygodniu miałem pecha i szczęście, bo ci ludzie żyją. Druga sprawa to jadę do domu, bo muszę odstresować to. Nie jest przyjemnością coś takiego, jak się dzieje, potem pracować z uśmiechem na twarzy i udawać, że się nic nie stało. Mam też swoje uczucia, mam myśli i muszę się zresetować. Co do naprawy naczepy, nie wiem. Wszystko powie mi ubezpieczalnia. Głowa do góry i dalej. Nic z tym nie zrobię. To jest tak zwany part, czyli część mojej pracy. Nieunikniona. Oby się tego nigdy więcej już nic takiego nie działo. Ani mi, ani ludziom dookoła, którzy jeżdżą. Dobra. Dziękuję za wytrwałość. Do następnego. Lajkujcie, subskrybujcie. Dzięki bardzo. Cześć.